Witajcie na krótkiej rundzie, na łatwej rundzie, którą sobie tak roboczo nazwałem Kujawia Light, bo prowadzi właśnie po w większości po trasach z Kujawy XC, z wyścigu z Bydgoszczy. No i to jest taka moja wersja tej trasy, taka bardzo prosta, jeśli chodzi o jakieś trudności techniczne, ale fizycznie też jest dosyć prosta. I to jest taka trasa dla tych, którzy tak jak ja po jakiejś dłuższej przerwie wracają na rower górski, albo zaczynają swoją przygodę właśnie z kolestwem górskim i chcieliby sobie gdzieś tam na rundach jakieś potrenować, na rundach, które właśnie nie są jakoś super wymagające, bo ta runda nie jest jakaś taka, no, to jest bardzo prosta dla tych, którzy więcej jeżdżą. To jest wręcz, myślę, niegodna uwagi, ale ja sobie taką rundę wybrałem, bo ona mi bardzo pasuje pod tym względem, że sobie nawet w trakcie dnia pracy mogę na rower wyskoczyć, zrobić kilka rundek i jest wtedy spokojnie, mam nawet trochę pojeżdżone. Oczywiście będę sapał, bo ja zawsze sapię, a mój napęd będzie skrzeczył, bo dzisiaj padało, a dojazd tutaj wiódł przez drogi, które są w większości z piachu i było dużo kałuż. No a tak jak mówiłem, runda jest tyle spoko, że ma dwa dłuższe podjazdy i trochę takiego kręcenia się po singlach, ale bardzo prostego. Więc właśnie, jeśli ktoś chciałby sobie zacząć, to zapraszam na tą rundę. Właśnie z nami jest pierwszy podjazd, zwany w bydgoskim środowisku MDK-iem, dlatego że za dawniejszych czasów właśnie kolarze z klubu MDK tutaj go mocno cisnęli zawsze. Mówić i jechać to, kurczę, nie jest takie proste, jakby się wydawało, dlatego pozwolę sobie. Dlatego też nie będę jakoś pędził, chociaż moje pędził to i tak nie jest pędził. Aktualnie wracam w ogóle do jakiejkolwiek takiej bardziej systematycznej jazdy na rowerze. Cieszy mnie to niezmiernie, dlatego jeżdżenie tej rundy sprawia mi mega frajdę. Oj, tutaj jest pierwsza wycinka jakiegoś tam, powiedzmy, technicznego elementu, bo tam mamy tak zwane wilcze doły, których ja nie jeżdżę z prostego względu. A to dlatego, że gdzieś tak na trzeciej, czwartej rundzie już tak niezbyt ogarniam koncentrację i nie chciałbym się tam jakoś frajersko wywalić. Tym bardziej, że nie trenuję do jakichś mega zawodów, znaczy w ogóle nie trenuję, ale jeżdżę sobie po to, żeby trochę z wagi zjechać i tak dalej. Bardziej for fun, więc wilcze doły zostawię na, powiedzmy, za pół miesiąca, miesiąc, jak już będę trochę lepiej przygotowany do tego, bo co nagle to po diable i nie ma co się frajersko rozwalać gdzieś. Zresztą takich wyciętych elementów tutaj będzie więcej, a to tylko świadczy o tym, że tutaj Myślęcinek ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o trasy. Ja będę chciał wam te trasy gdzieś tam wraz z wzrostem mojego wytrenowania, w cudzysłowie wytrenowania, pokazywać. Jeśli kogoś by interesowało, to jadę sobie na moim rowerze, moim starym dobrym Cube'ie, Cube GTC Pro, Cube Reaction GTC Pro 29 z 2012 roku. O, jedna taka z pierwszych rzutów na rynek 29erów. Oczywiście
regionie, ani nic takiego. Będzie, bo tu musimy trochę podkręcić. Miał ten klub jeszcze trochę niedoróbek, takich jak zwykłe ośki zamiast sztywnych. Brakuje mu taperowanej rury, to znaczy ramię nie brakuje taperowanej główki, ale rebio brakuje taperowanej rury. Natomiast no mam ten rower już tyle lat, jeździłem na kilkudziesięciu w tym czasie testówkach i nadal świetnie mi się na nim jeździ. Koła, tu są jakieś tam podstawowe crossrajdy od Mavica. Napęd to jest kombinacja Shimano SLX, przerzutka jest XTK, kaseta jest też chyba XTK z tego co pamiętam, i jest konwertowany napęd na 1:10 z zębatkami HCC, czyli tam jest bodajże 11:46, tam jakoś 42 chyba. W każdym razie z 4 lata temu to ten napęd mi nawet w góry wystarczał, jak miałem tutaj napęd, znaczy mam tutaj napęd 36 zębatka z przodu, było spoko, a teraz jak jestem gruby i wolny, to nie jest spoko, ale cały czas jadę na rowerze, jest spoko, więc nie ma co się użalać, jest ciężko, tylko trzeba sobie po prostu jeździć i czerpać z tego świetną zabawę. I tak właśnie lubię. Nieważne jakim tempem, ważne byś miał z tego fan. No, hamulce też są SLX-a i generalnie to, jak wiadomo, Shimano robi mega dobre hamulce i te są właśnie dokładnie takie, mega dobre. Coś tu jeszcze, a rurka, rurki, no to sztyca to jest Ritchie Pro, ale muszę ją chyba niedługo zmienić, bo już mi się tam mocno powycierała. Siodło stawię Physicaliante, wygodna kanapa, sam raz na taki gruby zad jak mój. Teraz tutaj musimy trochę pokombinować. Hopsa! To mój autorski skrót. No, Physicaliante. I z przodu mostek Uno, taki wykombinowany. I kierownica gdzieś tam wzięta z jakiegoś speca, jakieś kowadło. Ale szeroka, fajna. I chwyty z upaka, polecam. No i to by było tyle, jeśli chodzi o specyfikację tego roweru. A, i opony. Teraz mam założone, teraz żebym nie skłamał, CST, ale albo Trail Fendy, albo Jazz Jack Rabbity, ale nie jest, nie pamiętam dokładnie w sumie nawet. Jedna jeszcze jest zalana, bo kiedyś tam zalałem, a druga jest na dętce niestety. No, taka kombinacja. I teraz jesteśmy już na drugim, dłuższym podjeździe, który też jest znany z wyścigów Kujawi. Zresztą tutaj te fragmenci, które były po kolei, też na pewno są wam znane, jeśli jeździliście na Kujawi. No i tym podjazdem tutaj się dokulamy i będzie już takie lekkie wypłaszczenie, długa prosta. I tam jeszcze jeden zjazd i będziemy na polanie. No tak jak mówiłem, tutaj w Myślęcinku takich rund można, myślę, ułożyć naprawdę nieskończenie wiele. Tym bardziej, że trochę ścieżek no tutaj ostatnio powstało. Myślę, że z biegiem czasu pokażę nam tutaj trochę tych pętelek naszych. Ale tak jak mówię, chcę być do nich lepiej przygotowany, żeby sobie na nich spokojnie jeździć. Bo ja nie jeżdżę po to, żeby się zażynać, tylko po to, żeby sobie pojeździć.
Tutaj na Kujawie był zjazd, ale pojedziemy w drugą stronę, żeby za chwilę mieć mały podjazd. Bo tutaj trochę takich płyt jest, jakiś tam grawek starych. Jedziemy teraz równolegle do torów kolejowych i zaraz sobie będziemy odbijali w prawo. Jak mówiłem, dzisiaj spadł dosyć duży deszcz w Bydgoszczy, dlatego dosyć fajnie przyczepnie, bo już trochę nawet zdążyło przetchnąć. Ale właśnie dojazd tutaj miałem bardziej po piachu i kałużach, więc trochę mi się napęd zakleił. No i jesteśmy teraz na małym odcinku asfaltowym, z którego już zjeżdżamy. I znowu do kręcania do góry. No i właśnie, jak dłuższy podjazd, to mi już trochę brakuje tych biegów. Aczkolwiek myślę, że patrząc na tętno, to tam jakiś zapas jeszcze niby mam pod nogą. Natomiast nigdy nie miałem tak właśnie, żeby łatwo przychodziło mi wchodzenie na te wyższe strefy, jeśli chodzi o tętno. Ale to tak samo wymaga troszeczkę wjeżdżenia, trochę się ograniczyć, przyzwyczai, wtedy na pewno będzie lepiej i wyższy mi pułapa. Teraz po kilku kolonkach do góry trzeba jeszcze końskie kupy ominąć. I zamykamy pętelkę. Znowu prosta. To już się może uda trochę rozkręcić. Coś tam mi pod tą nogą jeszcze zostało, czy nie? Średnio. Tak samo tutaj jest też znany wszystkim podjazd i zjazd wąwozem. A ja go nie wykorzystuję z jednego prostego względu, bo tam jest zawsze najwięcej ludzi, takich na zwykłych rowerach czy pieszych. I też wam polecam, że jak będziecie jeździli w Oślęcinku, w Bydgoszczy, to te najbardziej znane fragmenty, najczęściej uczęszczane, darujcie sobie. Bo jest więcej tych podjazdów i zjazdów tutaj ciekawszych. I na tych uczęszczanych, szczególnie tam w wąwozie, gdzie jest taki jeden newralgiczny zakręt, za którego zawsze ktoś może szybko zjeżdżający wyjechać. A tutaj jednak zawsze zwalniamy. Jest parę skoków, parę korzonków, szczególnie dla kogoś, kto zaczyna jazdę tutaj, można trochę uważać na nich, zwolnić. I tutaj też można jeszcze na kolanach wyjechać. I w ten sposób domykamy naszą rundę. Cześć! Ja sobie jeszcze pozwolę, może raz ją jeszcze pyknąć i będzie ok. No także, jeśli wam się podobało, to wpadajcie do Myślęcinka pojeździć.